Grzegorz Schetyna mówił, że jest agentem ukrytym. PiS-owskim. PiS-owskim. Do zwycięstwa umownego. Czy też jest to kolejny etap dezintegracji? Tomasz Hess. Nie jestem pewien. To znaczy widzę jakąś całkiem solidną reakcję po stronie przewodniczącego Schetyny. No to znaczy, jeśli Michał Kamiński, ja rozumiem, że z tą myślą flirtował publicznie, chodził po kolegach z klubu, że on właśnie tutaj będzie de facto próbował podsycać podejrzenie w opinii publicznej nieistniejące, a w zasadzie budzić, że to przewodniczący Platformy mógł odpowiadać za niezniszczenie Platformy częściowo przed wyborami, no to motyw Schetyna ma dobry, jeśli chodzi o pana Huskowskiego, no z całym szacunkiem, jeśli jest coś takiego jak chain of command, także jest coś takiego jak zwartość pewnej grupy i świętym obowiązkiem, świętym prawem członka grupy jest krytykowanie lidera, ale w momencie, kiedy się tę krytykę przeprowadza na zewnątrz, to według mnie ktoś z tej grupy się człowiek automatycznie wyłącza. O co chodzi, czy z panem Protasiewiczem chodzi o cokolwiek więcej poza porachunki dolnośląskie? Pojęcia nie mam, więc jakieś racjonalne podstawy do decyzji, za którymi Schetyna nie stał, widzę, co nie zmienia postaci rzeczy. Jesteśmy 9 miesięcy po wyborach. Grzegorz Schetyna, pytany wiele miesięcy temu, pół roku temu, jego plan odpowiadał struktury, zwartość, ekipa razem przeciwko PiS-owi, pół roku temu struktury są jakie są, zamiast zwartości jest podział i dalej zajmują się personaliami. Czy to z jego winy, czy nie z jego winy, w tym momencie nieistotne, ale już idzie to na jego konto. Ale czy to już jest koniec? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby to był koniec. Czy też rozkręca się? Wczoraj oglądając Ryszarda Petru, po faktach miałem wrażenie, że z wielką trudnością ukrywa swoje Schadenfreude, ale zdaje się, że Nowoczesna ma na tyle poważne problemy z księgowością, że za chwilę problemy Nowoczesnej mogą być o niebo większe niż problemy Platformy, także bym tak zbyt chatko nie uciekał w stronę Schadenfreude, bo Schetyna szybko może mu odpowiedzieć podobnym uczuciem. Co jakiś czas z rozmaitych partii odpadają jakieś elementy, odchodzą ludzie. To, co zrobił Kamiński, też czytałem ten wywiad, no to jest rzecz absolutnie dyskredytująca. I pamiętam tę dyskusję, czy to jest właściwe. Gdybyś po takim wywiadzie dorżnął, to znaczy gdybyś był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Platformy, to byś nie widziałbym dla kogoś takiego miejsca, kto takie rzeczy publicznie mówi. No to jest absolutna dyskwalifikacja. Niezależnie od tego, jak się sprawy miałem, ale to taki człowiek nie powinien do Platformy wstępować i nie powinien takich rzeczy głosić publicznie. To w ogóle nie ma dyskusji. Co do pana Protasiewicza, no nie wiem, czy to jest taka zwykła, prosta zemsta czy rewanż, ale pamiętam za to, z jaką gorliwością niszczył Protasiewicz Schetynę na Dolnym Śląsku. To było wiele ponad to, no, czego nie wiem. Co wiele ponad to, co kazał mu Tusk, chciałeś powiedzieć. Można i tak to ująć, proszę bardzo. Przekroczył oczekiwania. Proszę bardzo. Więc, oczywiście, że generalnie nie robi to dobrego wrażenia. Można sądzić, że Platforma jest w stanie, jakby to powiedział twój gość poprzedni, profesor Zybertowicz, rozwibrowania i to bardzo dużego, ale może to i wyjdzie na dobre, no bo lepiej mieć ekipę rzeczywiście zwartą. Tu jeszcze mamy wystąpienie niebywale ostre Stefana Niesiołowskiego, który odmówił Schetynie jakichkolwiek kwalifikacji przywódczych, stwierdził, że no, ale podobno wczoraj był bardzo krytykowany w czasie zebrania klubu Platformy Wieczornego właśnie za radykalizm swoich wypowiedzi. Więc biorę tu poprawkę na choleryczny temperament Niesiołowskiego, którego skądinąd bardzo lubię i cenię, no ale ma on język niewyparzony, czy miewa, i niekiedy zdarza mu się chlapnąć. Może to było takie chlapnięcie emocjonalne. Zgadzam się z Tomkiem Lisem, że to wcale nie jest tak, że obok siedzi
pan Petru i czeka, aż dojrzałe jabłka będą mu spadać do koszyka. Ale zresztą z tym spadaniem jabłek to nie jest taka prosta sprawa, bo o ile pamiętam, pani Lubnauer wczoraj powiedziała, że nie obawia się, żeby być w partii z panem Kamińskim. Ja też sobie nie wyobrażam, żeby być w partii z panem Kamińskim, więc ja doskonale rozumiem. No, nie, o tym jabłku myślał. Nie, akurat nie o tym. Ja mam dwie uwagi. Pierwsza co do intencji tego wywiadu pana Kamińskiego. Ja myślę, że on chyba nie mówi, że Schetyna był agentem PiS-u, tylko raczej wydaje mi się, że to było przygotowanie do rozwinięcia takiej oto tezy, że Grzegorz Schetyna w walce z Tuskiem podsuwał się do bardzo niecnych i haniebnych czynów. Tak, ja przytoczę ten fragment, który jest taki bardzo poruszający. Zakładam, że jest to element szantażu ze strony Prawa i Sprawiedliwości wobec lidera opozycji, ale politycy PiS bardzo wyraźnie mówią na korytarzach sejmowych, że Grzegorz Schetyna to koncensjonowana opozycja. Tu Niedzienkiewicz. Grzegorz Schetyna mówi o Platformie jako o opozycji totalnej. Tak o sobie mówi, ale powtórzę, że nawet politycy PiS mówią, że jest opozycją koncensjonowaną. Nie, i to mi pasuje do takiej bardziej złożonej interpretacji, na którą już Kamiński nie ma szansy. W tym sensie nie ma szansy, że ona nie ma wartości już w tej rozgrywce. Mianowicie to, że tak, że po pierwsze Schetyna w walce z Tuskiem był gotowy podjąć się każdego ruchu czy każdej prowokacji. I drugie, że te wszystkie zarzuty, że teraz na Dolnym Śląsku Schetyna dogaduje się z PiS-em, prawda? Bo to jest jeden z powodów tej awantury. A to jest prawda, to nie jest zarzut. No więc właśnie, ale jest zarzut. No próbował. Znaczy, czy próbował, czy blefował, że próbował? Bo tutaj Borysewicz raczej obstawiał ten drugi wariant. No gadał z Lipińskim, co na tym etapie relacji z Rosjanem. A jak też na etapie opozycji totalnej wydaje się z zachowaniem niekonsekwentnym. W związku z tym to być może była taka konstrukcja. To jest jedna. Drugie, że ogólne wrażenie. No to ja mam fatalne. To ja nawet jak przyjmuję pewne racje zarządu przeciwko dysydentom, to cały czas mam takie wrażenie jakiegoś partyjniactwa, jakiegoś takiego języka fatalnego, jakiejś dyscyplinie, o kolektywie, co to każdy wie, że to ten kolektyw trzeszczy. Mieliśmy dobrą rozmowę na zarządzie. Na zarządzie, tak, postawiliśmy sprawę, a potem ją rozwiązaliśmy i tak dalej. No jakiś koszmar po prostu. Tak jakbym słyszał jakieś doniesienia z konwentyki partyjnej minionej epoki. To jedno i drugie, że przecież nie ma co zakrywać, no, wyraźnie są grupy i środowiska. Mówi się cały czas, że Michał Kamiński to nie wziął się znikąd, był w pewnym środowisku w Platformie Obywatelskiej. No, nie wiem, pani premier Ewa nie Kota. Nie wziął się znikąd, wziął się z PiS-u. Wziął się z PiS-u, ale może się wziął z badania z Ewy Kopacz, no, więc wszystko to tam jest obecne. A Ewa Kopacz z Niewolności. I tak no. Dziwne spotkanie. Informacje w TOK FM, za chwilkę wracamy. Poranek Radia TOK FM. Milion lat temu na Ziemi żyło nie więcej niż 26 tysięcy ludzi. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Ciesz się muzyką, gdziekolwiek jesteś. Kup jeden z 200 modeli telewizorów i odbierz głośnik Bluetooth JBL lub Sony w prezencie. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Przybyłem. Zobaczyłem. Wybrałem. Z wielu ofert wybrałem BMW serii 5 za 149 900 zł brutto. Ty też umów się na jazdę próbną swoim wymarzonym BMW i odkryj radość, której nie da się opisać słowami. Zapytaj w salonie o aktualne oferty. Przyjdź, zobacz i wybierz. BMW. Radość z jazdy. To
drzesz, a ja naszych tabletek na podłóż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Syro masz. Lokomotiv. Suplementy diety. Drażetki. Syrop. Już od trzeciego roku życia. Zimbenzyzowa. Ogranicza skutki i uboczne podróże. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. Co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. I jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz w jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko strawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.21, Filip Kekusz, zapraszam. Sejm będzie dziś głosował nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj poprawki do projektu zaproponował Senat, a posłowie PiS zapowiedzieli, że poprą niemal wszystkie. Opozycja twierdzi, że nowa, trzecia już w tej kadencji ustawa o Trybunale ponownie jest sprzeczna z Konstytucją. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski twierdzi, że Polska musi zaangażować się w walkę z państwem islamskim, bo stanowi ono zagrożenie dla całej cywilizacji zachodniej. Szef polskiej dyplomacji i minister obrony Antoni Macierewicz uczestniczyli w Waszyngtonie w obradach członków koalicji przeciw dżihadystom. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wzywa Turcję do poszanowania zasad państwa prawa podczas odpowiedzi na zeszłotygodniową próbę puczu. Biden rozmawiał wczoraj przez telefon z premierem rządu bankarzem Binali Yildirimem. Władze Turcji zapowiedziały wprowadzenie stanu wyjątkowego i częściowe zawieszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, aby skuteczniej walczyć z puczystami. W przyszłym tygodniu król Hiszpanii Filip VI rozpocznie kolejny cykl prób formowania rządu w Madrycie. W kraju rządu nie udało się sformować od początku roku, od czasu wyborów parlamentarnych. Po kilku miesiącach prób król zarządził kolejne wybory, te jednak nie przyniosły zasadniczych zmian w układzie sił w parlamencie w Madrycie. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. W niedzielę Komitet Wykonawczy MKOL-u ma przeprowadzić kolejną telekonferencję. Jej tematem będzie oczywiście reprezentacja Rosji, a konkretnie to, czy dopuścić ją do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, czy też nie. Do wtorku powinniśmy poznać ostateczną decyzję na ten temat. Na razie niemal pewne jest jedno. W Brazylii nie wystąpią lekkoatleci zbornej. To kara za hurtowe stosowanie dopingu w latach 2012-15. A zdaniem byłego ministra sportu Adama Korola, to wystarczająca kara dla Rosjan, więc reszta sportowców z tego kraju powinna wystartować w Rio. Wydaje mi się, że przewodniczący Bach nie będzie dążył do wykluczenia całej reprezentacji, no bo wrócą te smutne lata 80., gdzie do Moskwy nie przyjechały kraje zachodnie, a do Los Angeles nie przyjechały kraje bloku socjalistycznego. Przypomnę, że Igrzyska Olimpijskie rozpoczynają się już 5 sierpnia. Biblię, dziadu, czytaj. Thank you.
Ale ich zło może posłużyć ku temu, by w sercach prześladowanych dokonało się oczyszczenie, uwolnienie od złych przywiązań. Głębsze otwarcie się na zaufanie, na miłosierdzie Boże. Cierpieniem, czy to fizycznym, czy moralnym, nawet i niesłusznie doświadczanym, Bóg potrafi się posłużyć, aby trafić, czy trafiać głębiej do naszego serca, wzbudzać prawdziwe, mocne, nierwące się co chwilę obcowanie z Nim samym. To i też pomyślmy o tym, o tej naszej relacji do Boga, czy to jest takie właśnie od do, czy też my myślimy tak, bo to też jest to nasze, ta nasza droga, nasza celowość życia, droga do świętości, gdy patrzymy na świętych, którymi się nieustannie budujemy, oni są dla nas zachętą, czy popatrzmy, że czynili wszystko, aby nie zrywać więzi z Bogiem, by na tyle nieustannie być wrażliwym, by wsłuchiwać się w wolę Pana Boga i chcieć ją pełnić. Tak więc nie rwące się co chwilę obcowanie z Nim samym, żywym Bogiem. Bogu najbardziej zależy na naszym sercu, na tym, byśmy jako dzieci obcowali w ufności z Jego ojcowskim sercem. I wszelkie zdarzenia rozgrywające się wokół nas temu mają służyć. Bóg naprawdę jest Panem dziejów i Panem naszej osobistej historii wiodącej nas do Jego serca. Ktoś też taki przykład podaje. Ważna jest prawda, jaką wyrażają. Gdy czytamy o lekarzy, który przystawia pijawki do rany, aby wypiły złą krew, odstawia je, gdy spełniły one swoje zadanie, rozpoznajemy w tym porównanie z działaniem Bożym. Nieprzyjemne doświadczenie czy nieprzyjemne doświadczenia są nam zsyłane przez Boga jako okazja do nawrócenia. Są znakiem Bożej miłości, która prowadzi nas głębiej do Niego samego. Gdy pełniej zaufamy, dobry Bóg złe doświadczenie zabierze, ponieważ spełniły już swoją rolę. Więc tu to zaufanie Bożej opatrzności, która czuwa nad nami, nie jest zaproszeniem też do bierności. Wobec Boga trzeba trwać, tak powiemy, w pasywnej ufności, wierząc, że On się o nas troszczy, ale zaprawienie się w tej ufnej postawie wymaga z naszej strony pewnej aktywności, czynnej uwagi, wdzięcznego odnotowywania znaków Bożego towarzyszenia, takiego wysiłku, tak też interpretowania zmiennych wydarzeń według klucza Bożej opatrzności, przełamywanie odruchów buntu i wzrastania tym samym w ufności. I o takich właśnie postawach chcemy mówić, chcemy je świadomie też w sobie pielęgnować. Tutaj właśnie warto dodać, że ten autentyzm tej czynnej, pielęgnowanej bierności wobec miłosiernej Bożej opatrzności sprawdza się w konkrecie życia doczynnej i kochającej odpowiedzialności. To zobaczmy, jedno drugiego nie wyklucza, a razem zestawione sprawia, że tak właśnie patrzymy na siebie i na to, co dzieje się wokół nas. Bardzo dziękuję. Zapraszam tym samym do rozmów po katechezie. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Takim głosem namaszczonym nie ma co śpiewać, Bóg
siebie nie da drwić, proszę Państwa. Imieniny sobie obchodzą, urodziny sobie obchodzą, a Boże imię wyrzucili do śmietnika. Biblię wyrzucili do śmietnika. Jezusa zabili. No i tu ksiądz mówi o wychodzeniu z grzechu. To będzie katecheza, zaraz będzie dzwonione, będzie dyskusja. No dzisiaj tej ślepej kurze, bo ona jak jest ślepa, to nieprzydatna. Nie dałam telefonu, bo dawałam jej po prostu z łaski. A ona mówi, dawaj telefon. Ja mówię, nie dam telefonu, bo ona dzisiaj ma urodziny syna. Będzie, ja mówię, to gdzieś tam z czyjegoś telefonu złoży życzenie. Niby dlaczego ja, jako rasowa Jehówka, ja nie jestem aż tak bardzo trzymająca się pewnych zasad, ale ja trzymam się pewnych zasad duchowych. Nie dałam jej tego telefonu, bo dzisiaj obchodzisz urodziny, jesteś tu rozanielona, jesteś tu podniecona, myślisz, że wszystko tylko dla ciebie. Ja mówię, teraz opcje są, nawet te komputerowe, przyjrzyj się. Jest policzone wszystko w punkty. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma szlachcianki. Prawda? Jest tylko baba, która chce. Tutaj tak dużo mówiłyśmy na temat wpadek lakmusowych Makryny Mieczysławskiej, na temat kultu kobiety. Kultu kobiety przecież, nie jednej kobiety, prawda? Że człowiek jeszcze jakoś tak się nie nauczył, a dziwi się. Nie nauczył się, a dziwi się, że nie chcą szanować, gdy na przykład dama jest umalowana i ona myśli, że ona jest piękna, no to taka jedna wylądowała przez okno, proszę Państwa. Co innego, gdy ja sama będę chciała wychodzić przez okno, bo sobie jadę na wczasy, prawda? No to ja wiem, że się dzieci umawiają, sznurki przez okno, obudź mnie, pociągnij, obudź mnie. No ale taka działalność oszustystyczna starej, skostniałej baby to jest nawet niesmaczna. I mówię ci, dzisiaj nie dam telefonu, urodzin nie obchodzę i nie bądź taka pewna, myślałaś, że ci dam. A ja ci dzisiaj właśnie nie dam i to z nijakiego powodu dzieje się. Po prostu nie dam ci na imieniny, nie dam ci na urodziny. Jej powiedziałam, o co chodzi, że ludzie Boga mają za nic, wyrzucili przykazania Boże swoje na pierwsze miejsce. Tutaj, no przecież to co najpierwsze, proszę Państwa, że pokażę świeczką, która jest dłuższa, proszę Państwa, to niech będzie myszalną. Proszę Państwa, drugie przykazanie wyrzucone, dziesiąte na dwie części podzielone, przykazania Boże zostały zmanipulowane. To co dzisiaj się głosi, to co dzisiaj się mówi, to nie są przykazania Boże prawdziwe. Cały taki katechizm, prawda, katechizmowy, to jest wszystko już zmienione. Spadło, jak to mówią, że na psy. Biblia mówi o psach, że na zewnątrz psy i wilki. No i co? Jest powierzący. Pan Bóg jest delikatny i dyskretny. I nie trąbi głośno, i popatrz, co ci zrobiłem, jak wielkie rzeczy ci uczyniłem. A my czasem mówimy, no dałem radę, no tak się ułożyło, przeszło, minęło, ale to jest czasem taka okropnie nieporadne tłumaczenie rzeczywistości, bo to Bóg jest w tym wszystkim i On nam daje swoje prowadzenie, a otula nas swoją łaską w każdej sekundzie, która była kiedyś, która jest teraz i będzie później, bo Bóg jest dobry i kiedy my naprawdę rozważymy w swoim sercu to słowo ojciec i dobry ojciec, to my wtedy poczujemy się jak ptaki, które miały podcięte skrzydła, a teraz mogą fruwać i niczego się nie bać, bo duszy zjednoczone z Bogiem, szatan boi się tak jak samego Boga. Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo dziękuję Pani za to słowo. No, my też staramy się w naszej codzienności patrzeć na Bożą opatrzność, na to i te nasze zadania. Kościół, przygłoszenie prawdy o Bożej opatrzności nie jest wymysłem. Tak Kościoła choć czerpie od natchnienia także z myśli ludzkiej, to głosi ową prawdę, dlatego że Bóg sam ukazał siebie w taki właśnie sposób, objawiając w dziejach swojego ludu, że jego stwórcze działanie, tak, jego dzieło zbawienia są ze sobą nierozerwalnie złączone, należą do tego
samego odwiecznego planu. Dlatego właśnie najwyższym, tym powiemy, dokumentem Bożej Opatrzności jest Pismo Święte jako całość przedstawiające interwencję Boga w stosunku do natury poprzez dzieło stworzenia oraz ową jeszcze wspanialszą interwencję, jaką było odkupienie, od tego też weszliśmy, które w świecie odnowione miłością Boga w Chrystusie uczyniło z nas nowe stworzenie. I Biblia mówi wszak o Bożej Opatrzności w rozdziałach poświęconych stworzeniu oraz w rozdziałach w sposób szczególny otwartych na dzieło zbawienia. Tu myślimy o Księdze Rodzaju, Księgach Prorockich oraz zwłaszcza Księga proroka Izajasza czy Psalmy. A w głębokich rozważaniach świętego Pawła, tam nad tajemnicą zamysłów Boga, który działa w historii. Tu chociażby list do Efezjan, list do Kolosan. No i w księgach mądrościowych, tak bardzo skoncentrowanych na odnajdywaniu znaków Boga w świecie, o tym też możemy, czy nie powinniśmy nigdy jakoś się zapominać. Wolność. Co wiedzą katolicy? Na swoich wrogach się pomści. Na swoich wrogach się pomści, że krew sług swoich. I tutaj nie należy tego odczytywać negatywnie jako Boga Mściciela, tylko o to chodzi, że właśnie opatrzność Boża prowadzi do tego, że człowiek jakby to, co jest przeciwne Bogu, po prostu Bóg pomści się na tym, co przeciwne Bogu, nie na człowieku, nie? Tylko na tym, co przeciwne Bogu, czy się nie na grzechu, bo sam Bóg mówi, że swojej chwały nie oddam nikomu. Więc opatrzność Boża nie podlega tutaj, to właśnie jakby niezależna jest też od człowieka, dlatego że Bóg sam swojej chwały nie odda nikomu, a czyni to ze względu na siebie samego, a że jest miłością, to czyni to ze względu na miłość. To jest też taka opatrzność. Proszę Państwa, Bóg nie odda swojej chwały bałwanom. Mówmy konkretnie. Bo skoro oni wyrzucili drugie przykazanie, szatan podprowadził ich, podpuścił po to, żeby oni prowadzili bałwany, kłaniali się bałwanom, chodząc za obcymi bogami. Izraelici byli specjalistami, dali zły przykład, chodząc za obcymi bogami już dawno temu. Także chwały nie oddam bałwanom, Biblia mówi. Pierwsze na krzyżu namalował oko opatrzności, prawda? Krzyżu, no i co? Czy tu chodzi o jakiś symbol tylko? To też bałwochwalstwo. Także widzicie Państwo, dzisiaj tej von Lipski nie dałam możliwości egzaltacji, bo ona podniesiona, podniecona taka, och, ja mówię, słuchaj, nie dam telefonu. Najpierw wzięłam telefon tutaj do ładowania, bo ja to mam wszystko pod kontrolą i potem mówię, że nie dam, jak jesteś taka rozanielona, że urodziny, ja mówię, troszeczkę pójdź na tą swoją mszę, no to te mohorowe baby, one zapierają się, że ona wcale nie jest katoliczką, bo przecież i tak wiadomo, że już w Boga nie wierz. Ile takich ludzi jest? 80%. Ile takich jest osób? Wcale w Boga nie wierzą. A szczególnie ci, którzy idą tam modlić się do zupy. No. Biblia mówi wyraźnie, Bogiem ich jest brzuch. No to jeden je zupę, je to, co ma, na co go stać. Inny je kurczaki, tamten jeszcze co innego, ale wszystkich Bogiem jest brzuch. No. I to od dawna był ten problem, proszę Państwa. Przecież Bóg Jahwe, wiadomo, że jest wielki, jest wszechmocny, ale ja to nie wiem, ile ten Bóg Jahwe w ogóle ma cierpliwości, że Izraelici od Boga odstępowali, chodzili za cudzymi bogami, chodzili za wróżbiarstwem, chodzili za czarami. No, za cudzymi bogami, czyli za bałwochwalstwem chodzili. Samo to, że tę krowę ulepili ze złota, z kolczyków, proszę Państwa, jak, no, wiecie Państwo, u cyganów, no to jest radość wielka, bo to jest też jakaś sztuka, ale to jest wszędzie to samo, w tej mieszance, bo to jest mieszanka. Oni zrobili w 325 roku, jak był ten sobór w Nicei, proszę Państwa, wszystkie religie zrównali, czyli dali to wszystko Cuzamen do kupy na glanc. No i co to? Jak to promieniuje
na nasze czasy. Właśnie. Coś okropnego. Imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni. Kiedy po raz pierwszy imię Boże Jehowa lub Jahwe pojawia się w źródłach pozabiblijnych, mówicie Państwo, gdzieś to imię musiało być w jakiejś takiej formie zmienionej, że przecież faraon z Jahwe drwił, kpił to. Może to być w formie zmienionej. Niektórzy uczeni z przekonaniem twierdzą, że już w XIV wieku przed naszą erą. Dlaczego tak uważają? XIV wiek przed naszą erą, że to imię Boże było w świadectwach poza biblijnych. Przed rokiem 1370 przed naszą erą Egipcjanie zdążyli już podbić wiele krajów. W Egipcie panował wówczas faraon Amenhotep, czyli Amenofis III, który zbudował wspaniałą świątynię. Nubijska, ulica Nubijska, ta epka grecka. Nie grecka, tylko ta Ewa Blacha mieszkała na Nubijskiej, tu miała eksmisję niedaleko. Czyli Amenofis, czyli Amenhotep III, czyli Amenofis, zbudował świątynię wspaniałą w Solebie w Nubii, dlatego mi się ta ulica Nubijska przypomniała, dzisiejszy Sudan. Gdy archeolodzy odkryli pozostałości tego przybytku, znaleźli napis sporządzony egipskim pismem hieroglificznym. Hieroglificznym. Ja dopiero wstałam teraz, proszę Państwa. Muszę się przystosować do nowego klimatu, bo tak, tutaj w internecie jest u nas awaria. Same są awarie. Tu w ogóle wszystko stoi, nawet Messenger nie działa. Gdy archeolodzy odkryli pozostałości tego przybytku, znaleźli napis sporządzony egipskim pismem hieroglificznym. Zdaniem niektórych zawiera on hebrajski tetragram JHWH, czyli Jehowa. Inskrypcja ta jest o 500 lat starsza od słynnej steli Meszy, uznawanej wcześniej za najstarszy zabytek zawierający imię Boże. Ale skąd imię Boga Biblii wzięło się w egipskiej świątyni? No właśnie. Dlaczego imię Boga Biblii, Jehowy, wyryto w pogańskiej świątyni egipskiej? Dlaczego? Szasu, kraj Jabu. Faraon Amenhotep III poświęcił zbudowaną przez siebie świątynię Bogu Ammonowi. To więc mówię, że pogańskie bóstwa chodziły, uganiały się za bogami. Ale po co Izrael to samo robił? Czyli Bogu Ammonowi. Miała ona jakieś 120 metrów długości i stała na zachodnim brzegu Nilu. Jeszcze raz to pierwsze zdanie. Faraon Amenhotep III poświęcił zbudowaną przez siebie świątynię Bogu Ammonowi Re. To chodzi o tę samą świątynię Re. Już myślałam, że to jakiś posąg, a to sama świątynia. Jeszcze raz, miała ona jakieś 120 metrów długości i stała na zachodnim brzegu Nilu. Wyobraź sobie. Podstawy kolumn w jednej z sal ozdobiono hieroglifami z listą terytoriów, które rzekomo podporządkował sobie Amenhotep. Każde z nich zostało przedstawione pod postacią jeńca z rękami związanymi na plecach i tarczą z nazwą kraju lub ludu, którego pochodził. Wśród tych hieroglifów figuruje tak zwany lud Szasu lub Szosu. O jaki naród chodzi? Nazwą Szasu Egipcjanie określali Beduinów, pogardzane plemiona zamieszkujące na wschód od Egiptu, w południowej Palestynie, w południowej Transjordanii i na Półwyspie Synaj. Według niektórych uczonych terytoria Szasu sięgały na północy aż do Libanu i Syrii. Napis z listy podbitych krajów znalezionej w Solebie bywa odczytywany na różne sposoby. Jahwe w kraju Szosu. Szasu, kraj Jahu lub kraj Szasu JHW. Zdaniem egiptologa Żena Leklanta, imię wyryte
na tarczy w Solebie odpowiada tetragramowi Boga Biblii od Habaka. No tutaj jest oczywiste. Większość uczonych uważa, że w tym i podobnych tekstach imię Jahu lub Jahwe musi się odnosić do miejsca lub regionu. Badacz Szmuel Achitów twierdzi, że inskrypcja ta określa obraz, po którym wędrował klan czcicieli Jahu, Boga Izraela. Jeśli ten wniosek jest słuszny, byłby to jeden z kilku przykładów starożytnych semickich nazw odnoszących się zarówno do miejsca, jak i do Boga. Na tej samej zasadzie mianem Aszur określano Asyrię i jej najwyższe bóstwo. O inskrypcji w tej nubijskiej świątyni biblijski archeolog Roland de V napisał, cytat, już w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, w rejonie, w którym przodkowie Izraela utrzymywali tak bliskie związki, funkcjonowała nazwa miejsca lub narodu przypominająca imię Boga Izraela lub wręcz z nim identyczna. Czyli nawet u Faraona było imię Boże Jahwe. A tutaj Państwo zobaczą gorsze od komunizmu. Jak usłyszą Jahwe czy Jehowa, to po prostu Jehówka się wściekają. Ale to, co ja mówię, to jest co innego, bo jeżeli mówimy złośliwie, tu o to chodzi. Jehówka złośliwie. I kamieniami rzucają, kto? Moherowi. Świadków Jehowy i policji. No to ja przepraszam bardzo. Ile tamtego robactwa jest w tym berecie? Ile tamtego robactwa, dosłownie w przenośni, ile tamtego robactwa jest w tym berecie, prawda? No. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Imię wciąż otaczane czcią. Soleb nie jest jedynym miejscem w Nubii, gdzie imię Jahwe, teraz Nubia, prawda, jest bardzo popularna. O niej się dużo mówi, ale o Jahwe nikt nie mówi, proszę zobaczyć. Jaki szatan pokręcony, jaki szatan chytry, o tym imieniu Bożym Jahwe nikt nic nie mówi. Imię wciąż otaczane czcią. Soleb nie jest jedynym miejscem w Nubii, gdzie imię Jahwe pojawia się w egipskich hieroglifach. W świątyniach Ramzesa II w Amara Zachodnim i Akszy znaleziono prawdopodobnie kopię listy Solebu. W wykazie z Amary hieroglif oznaczający Jahwe w kraju Szosu wygląda podobnie do hieroglifów oznaczających przypuszczalnie Seir i Laban, czyli inne tereny Szosu. Według Biblii znajdowały się one w południowej Palestynie, w Edomie i na półwyspie Synaj, rodzaju 36:8, powtórzonego prawa 1:1. Zarówno przed, jak i po pobycie Izraelitów w niewoli egipskiej, okolice te zamieszkiwali lub odwiedzali ludzie, którzy znali i czcili Jehowę. W odróżnieniu od imion innych bogów spotykanych w starożytnych inskrypcjach, imię Boga Biblii Jehowa nadal jest powszechnie znane. Na przykład ponad 7 milionów świadków Jehowy pomaga ludziom w przeszło 230 krajach nie tylko poznać to wyjątkowe imię, ale także zbliżyć się do Boga, który je nosi. Także widzicie Państwo, tu mamy już jedno miejsce do zrobienia zdjęcia. Imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni. Imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni. Jehowa w takim czy innym wydaniu, bo to już teraz czasy mijają i my musimy sobie radzić, mówiąc w języku swoim. I teraz jak to w języku polskim, to JHWH by brzmiało, prawda? Jest to wszystko transponowane na języki dzisiejszego świata. Imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni. Dlaczego imię Boże? Imię Boga Biblii Jehowy wyryto w pogańskiej świątyni egipskiej. JHWH. Szasu, kraj Jahu, Egipt. Świątynia w Solebie, Sudan. Imię Boże Jehowa w egipskiej świątyni. Także widzicie Państwo, są ślady tego, że imię Boże Jahwe było w użyciu
a do dzisiaj jest taki lud, który nosi jego imię. I teraz, gdy inni siebie na piedestał o sobie myślą, proszę Państwa, tylko imieniny, urodziny, no to już od razu widać, że to jest złe. Ba, że to jest bardzo złe, prawda? Apostoł Paweł popierał swoje wywody cytatami z pism. Porównajmy wersety. Tak. Czyli proszę Państwa, badacze jak przyjechali tutaj z północy, pojawiając się w Polsce, prawda, to oni musieli dużo zrobić. Która to jest ta godzina? 40 minut audycji naszego radia. Tok FM, Eurokończyna. To jak przyjechali tutaj, to ile oni musieli pozmieniać tam, posprawdzać, odkryć, dociec, wygrzebać z Biblii w Ameryce, zanim to tu w 1905 roku przywieźli do Polski. Tam oni w Rzymie strasznie się modlą, a my tutaj, proszę Państwa, mówimy o rzeczach istotnych i ważnych. Porównajmy wersety. W drodze do Nowego Jorku pewien człowiek znalazł na podłodze wagonu kolejowego nieduży traktat o treści religijnej. Napisano w nim: dusza ludzka jest śmiertelna. Mężczyzna ów, będący duchownym, zaczął z zaciekawieniem czytać ulotkę. Był zdumiony jej treścią, bo nigdy wcześniej nie miał żadnych wątpliwości co do nauki o nieśmiertelności duszy. Było to oczywiste, że niby jest. Wtedy jeszcze nie wiedział, kto napisał ten traktat, ale uznał, że przedstawione argumenty są rzetelne i oparte na Piśmie Świętym, a cała argumentacja zasługuje na wnikliwą analizę. Kaznodzieją tym był George Storrs, a powyższe zdarzenie miało miejsce w roku 1837. Boże, jak dawno. Mniej więcej wtedy Karol Darwin po raz pierwszy zanotował przemyślenia, które doprowadziły do sformułowania przez niego teorii ewolucji. W owym czasie ludzie byli na ogół religijni i wierzyli w Boga. Radio Koncili. Wierzyli w Boga. Wielu czytało Biblię, uważało ją za autorytet. Storrs dowiedział się później, że autorem traktatu jest Henry Grew z Filadelfii w stanie Pensylwania. Człowiek ten wyznawał zasadę, że Biblia sama najlepiej się wyjaśnia. Grew i jego towarzysze studiowali tę księgę z myślą o dostosowaniu swojego życia do postępowania do jej rad. Dzięki tym badaniom odkryli niektóre wspaniałe prawdy biblijne. Pobudzony jego pismami, Storrs zaczął wnikliwie przyglądać się temu, co Biblia mówi o duszy i dyskutować na ten temat z innymi duchownymi. W końcu, po 5 latach gruntownej analizy, postanowił nadać rozgłos nowo odkrytej, bezcennej prawdzie biblijnej. Najpierw przygotował jedno kazanie, które wygłosił pewnej niedzieli w roku 1842. Czuł jednak, że to nie wystarczy do pełnego ujęcia tematu, więc pragnąc go dokładnie wyjaśnić, przygotował kilka następnych. Ostatecznie wydał drukiem 6 kazań dotyczących śmiertelności duszy ludzkiej. Storrs porównał różne wersety, by odsłonić zachwycającą prawdę przesłoniętą przez zniesławiające Boga doktryny chrześcijaństwa. Czy Biblia uczy o nieśmiertelności dusz? Tutaj już więcej mówiliśmy wcześniej. Szukaj w tych naszych audycjach radia Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Mamy bardzo dużo tego. Oczywiście edukacyjnie ku poprawie, ku naprawie Rzeczpospolitej. No oczywiście wiadomo, że to tylko wąska droga, ponieważ jest to niewielu tutaj poprze prawdę, a tak wszyscy poszli zdradzić Jezusa. Ukrzyżuj go, wielki śmiech, wielkie rachodupstwo jednego Jezusa prowadzili, że nawet i ten Piotr się w Jezusa zaparł. Czy Biblia uczy o nieśmiertelności duszy? Biblia informuje,
że namaszczeni duchem naśladowcy Jezusa w nagrodę za wierność zostają obdarzeni nieśmiertelnością. 1 Koryntian, 15 rozdział, wersety od 50 do 56. Skoro nieśmiertelność jest nagrodą dla wiernych, rozumował Storrs, to dusza niegodziwych nie może być nieśmiertelna. Właśnie, ale mądry. Nie chcąc snuć domysłów, odwołał się do Pisma Świętego, przeanalizował Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, werset 28. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Biblia Gdańska oczywiście od razu mówi, że tam jest w Gehennie, tam jest Gehinnom, użyte słowo nie Hades, nie piekło. Dobrze, idźmy dalej. A zatem dusza może zostać unicestwiona. Jemu tylko tu i teraz o to chodziło. Storrs sięgnął również do księgi Ezechiela 18:4, gdzie czytam, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Otwórz Biblię. Księga Ezechiela, 18 rozdział, werset 4. Dusza, która grzeszy, tam umrze. Tam jest użyte hebrajskie słowo nefesz i to słowo nefesz odnosi się do człowieka jako do dusz. Uwzględnienie treści całej Biblii pozwoliło mu ujrzeć prawdę w całej okazałości. Czyli jeszcze przed Russellem, przed Rutherfordem, przed wielu, wielu, już był taki Storrs, 838 rok. Storrs napisał, cytat, jeśli moje zrozumienie tej kwestii jest prawidłowe, to wiele fragmentów Pisma Świętego zaciemnionych przez popularne poglądy nabrało blasku i piękno, sens, wyrazistości. A co z fragmentami takimi jak list Judy, 7 werset? Czytamy tam, jako Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one zwszeteczniały, udały się za cudzem ciałem, wystawione są na przykład ognia wiecznego krainie, ponosząc, Biblia Gdańska, BG, taka Biblia, czerwone brzegi, złoty napis, Biblia, mały taki napis, Biblia Gdańska, o, mój dziadek, świętej pamięci, jak to mówią, się strasznie wystraszył tej Biblii Gdańskiej. A to od baptystów. A to nie od baptystów, tylko to jest Biblia Gdańska albo księdza Jakuba Wójka. Jest bardzo podobna. To są takie Biblie kościelne. To ponieważ ludzie oczywiście nie mają zielonego pojęcia, czym jest Biblia, ale tak psioczą na ciebie, na siebie, podcinając gałąź, na której się siedzi. To jest brak umiejętności, proszę Państwa. No jakiej? Może powiedzmy tak, brak umiejętności psychologicznej. Psychologia jest potrzebna wszędzie. To też mówię tu jeszcze raz, że oprócz 10 studiów, które skończyłeś, czy co? Czy inna forma, bo Biblia mówi, że nie masz mężczyzny, nie masz kobiety, prawda? Że będziecie jako aniołowie w niebie, że się nie będziecie rozmnażać, bo gdy ludzi będzie dość, napełniajcie ziemię, bądźcie płodni, napełniajcie ziemię. Bóg dał nakaz rozmnażania się. Gdy ludzi miało być już dość, no to już mają się przestać rozmnażać, rozradzać. Przecież seks nie jest najważniejszym w życiu, to nie jest cel. To jest tylko może jakiś środek, jakieś coś pośrednie, prawda? Jeszcze raz mówię, że dopiero wstała mi te takie ciężkie tematy. Ja to mam tak opanowane wewnątrz, proszę Państwa, że ja się nigdy w tym nie zagubię. Będę wracała, będę upierdliwa, będę tu podkreślała, co jest istotne, no bo skoro mój ojciec był policjantem, to może być tylko wściekły, że dlaczego akurat te tematy, prawda? Ja tutaj poruszam. No. Pod figurą ksiądz się modli, pod figurą lud się podli. Jest bardzo różnie, ale warto znać prawdę, proszę Państwa. Tak, Biblia Gdańska. Czytając te słowa, nie jeden dochodzi do wniosku, czyli co tam czytamy? Jako Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, gdy tymże sposobem, jako i one zwszeteczniały i udały się za cudzem ciałem niemoralność, wystawione są na przykład ognia wiecznego i karanie ponosząc. Czytając te słowa, nie jeden dochodzi do wniosku, że dusze tych, którzy zginęli w Sodomie i Gomorze, są bez końca poddawane ognistym mękom. No niektórzy tak myślą,
takie wnioski wyciągają i dalsze idą i straszą innych ludzi. Stors zaproponował: porównajmy wersety. Zacytował list 2 Piotra 2, 5, 6. Cytat. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych i miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił i wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. To właśnie Sodoma i Gomora zostały obrócone w popiół, zniszczone na zawsze, razem z ich mieszkańcami. Stors wyjaśnił, Piotr rzuca światło na słowa Judy. Obydwaj dobitnie wskazują, z jaką odrazą Bóg odniósł się do grzeszników. Te wyroki wykonane na Starym Świecie, Sodomie i Gomorze są trwałym, nieprzemijającym, wiecznym przypomnieniem, przestrogą, przykładem dla wszystkich ludzi na końcu świata. A zatem Juda wskazał na wieczny, trwały skutek działania ognia, który zniszczył Sodomę i Gomorę. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że dusza ludzka jest śmiertelna. Stors nie wybierał tylko wersetów, które wspierałyby jego punkt widzenia. Analizował kontekst każdego fragmentu. Brał pod uwagę przesłanie całej Biblii, gdy niektóre wersety zdawały się sobie zaprzeczać. Sięgał do innych wypowiedzi biblijnych, by znaleźć sensowne wyjaśnienie. Russell bada Pismo Święte. Dopiero teraz dochodzimy do Russella. Wśród ludzi spotykających się z Georgiem Storsem był młody mężczyzna, który organizował grupę osób studiujących Biblię w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Nazywał się Charles Taze Russell. Jeden z pierwszych jego artykułów na temat Pisma Świętego został opublikowany w roku 1876, czyli na długo przed I wojną światową, na ramach periodyku Bible Examiner, którego redaktorem był Stors. Russell przyznawał, że mieli na niego wpływ wcześniejsi badacze Pisma Świętego. Później już jako wydawca Strażnicy Syjońskiej cenił sobie w 1879 roku, proszę Państwa, o ile ja pamiętam dobrze, pierwszy numer Strażnicy Syjońskiej się ukazał. Także proszę być znany. W wieku 18 lat Charles Taze Russell organizował klasę studiów biblijnych, której członkowie analizowali Słowo Boże według ściśle określonej metody. Alexander H. Macmillan, badacz Pisma Świętego współpracujący z Russellem, tak ją opisał. Ktoś z obecnych zadawał pytanie. Potem rozwijała się dyskusja. Odszukiwano wszelkie wersety związane z tematem, a gdy wszyscy byli już przekonani, że one ze sobą harmonizują, formułowali na koniec wynikający z nich wniosek i go zapisywali, proszę Państwa. Russell był przekonany, że Biblia, rozpatrywana jako całość, zawiera orędzie, które samo w sobie jest harmonijne i spójne, a także zgodne z osobowością jej boskiego autora. Gdy jakiś fragment zdawał się być trudny do zrozumienia, Russell uważał, że aby go wyjaśnić, należy sięgnąć do innych wypowiedzi biblijnych. Kontekst sytuacyjny. Kontekst biblijny, proszę Państwa. No i wtedy do czegoś oczywiście dojdziesz. Tradycja mająca oparcie w Piśmie Świętym odrzucona, będziemy dalej omawiać. Niech przemówi kontekst. Czy potrafisz, czy pozwalasz, by Biblia wyjaśniała sama siebie? Tak. Także tu będziemy omawiać ciekawe rzeczy. Jak apostoł Paweł wcześniej dał przykład Russellowi, że to, co wcześniej napisano dla naszego pouczenia napisano, to znaczy w Biblii przecież nie w książeczce do nabożeństwa, przecież nie w brewiarzu, nie w tych kościelnych księgach przerobionych, to 2000 lat minęło, co ty głupia jesteś, przecież oni napisali, co chcieli, powiek, a te gwiazdki w Biblii tysiąclecia napisali, co chcieli. Nie wolno tak, nie wolno. Radio Koncita.